Sponsorami UEFA Champions League są właściciel marki Pyszne.pl oraz Follow Scores. Czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, zanim się wszystko rozkręci? Porywająca, starannie zaplanowana intryga. I bohaterowie, którzy zawsze grają o najwyższą stawkę. Do czego pan zmierza? Wnikliwe portrety psychologiczne i historie, obok których nie można przejść obojętnie. Międzyludzkie relacje, wymykające się prostym opisom. Dokumentalne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Hity sierpnia w Canal Plus Premium. Sponsorem UEFA Champions League jest FedEx. To właśnie dziś jest ten dzień, żegnamy starą Ligę Mistrzów i fazę grupową, witamy nową. Fazę ligową następuje nowa era, ale jeszcze nie znamy wszystkich uczestników tej fazy ligowej. Faza ligowa rozpocznie się za 4 tygodnie. Do obsadzenia zostało 7 miejsc, ale już dzisiaj usłyszymy ten hymn Ligi Mistrzów, który towarzyszy nam od 1992 roku i powoduje takie przyjemne dreszcze na plecach. Zapraszamy na pierwszy wieczór z nową Ligą Mistrzów. Wszystko się zgadza, to dziś startuje rywalizacja, to ostatnie miejsca, które zostały jeszcze do wzięcia Lidze Mistrzów i to dziś po raz pierwszy usłyszymy tę wyjątkową muzykę. Zapraszamy ten wieczór. Jan Kałucki i Rafał Dębiński. Do studia jak zwykle zaprosiliśmy gości wyjątkowych, bo takich, którzy znają smak Ligi Mistrzów. Jest z nami Michał Żewłakow. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli człowiek, który, jeśli dobrze liczyłem, ma za sobą 6 edycji Ligi Mistrzów. Najpierw w Anderlechcie, później w Olimpiakosie. Sobie tak sprawdziłem tych rywali, zwłaszcza napastników, z którymi się ścierałeś wówczas przez te lata. I tak sobie patrzyłem nazwiska. Między innymi Robin van Persie, Didier Drogba, Francesco Totti, Ruud van Nistelrooy czy Raul, nazwiska robią wrażenie. Czy w tej liście jest ten zawodnik, który zrobił wtedy na tobie największe wrażenie? No chyba z tej listy każdy, którego wymieniłeś, robił wrażenie, ale powiem szczerze, jest jeden piłkarz, Raul, który zamienił się ze mną na koszulkę i to w szatni Realu Madryt, więc mam piękną pamiątkę. Czyli on zrobił najlepsze, bo jeszcze oprócz tego, że świetny piłkarz, to i okazuje się dobry człowiek. Wielki człowiek. To prawda. Jest z nami także Mateusz Okuszewski, który Lidze Mistrzów nie grał, ale wiele meczów oczywiście, jak my wszyscy, obejrzał. Mateusz, który jest ten pierwszy finał, który szczególnie zapadł ci w pamięci?
Rok 99, mecz Bayernu z Manchesterem United i myślę sobie, że bardzo dobrze się złożyło, bo no, trudno było się nie zakochać zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w samej piłce nożnej, więc być może gdyby to był nudniejszy finał, no to dzisiaj bym tutaj nie siedział. A nie był nudny, to prawda, na Camp Nou rozgrywany, jeżeli dobrze pamiętam. Jest z nami także inny uczestnik Ligi Mistrzów, Marek Jóźwiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I to człowiek, który może najbardziej